dzisiaj historia o... Witajcie, kochani. Dzisiaj historia o Awaśce, Anuszce, czyli takiej magicznej siateczce. Najpierw krótka historia. Nie podoba mi się to światło. Trudno. Jak nie światło, to cholerna lampka na suficie też mi się nie podoba. Okej, więc najpierw historia z mojego dzieciństwa. Siateczkę pokażę potem. Chodzi o taką siateczkę, która jest mała, a jak się do niej naładuje zakupów głównie lub jakieś inne rzeczy, ona się rozciąga, czyli jest elastyczna. Takie siatki ostatnio są w modzie i nawet widziałam w H&M-ie chyba za 150 zł. A też można tam za 20 parę złotych kupić Allegro i tak dalej, wiadomo. Z różnych rzeczy wykonane ze sznurka. W latach 80. to były też z szyłki zrobione, ale one już się tak nie rozciągały. Natomiast ta siatka, którą ja mam na myśli, magiczna, jest wykonana z takiego bardzo rozciągliwego, bardzo sztucznego, powiedzmy, no, nici, tak? Ale grubej. Ja, będąc dzieckiem, czyli te siatki musiały być lata wczesne 70., strasznie o takiej siatce marzyłam. One były w kioskach i były takie śliczne, maluteńkie, w różnych pastelowych kolorach. No i oczywiście tak się rozciągały magicznie, ale po użyciu wracały do tego swojego kształtu. I strasznie o takiej siatce marzyłam. I tego, czy ja o nią prosiłam tak naprawdę, żeby mi kupić, dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tak. Bo mam to takie wspomnienie z dzieciństwa, że takiej siatki nie dostałam. I parę lat temu, myślę, że tak ze 4 lata temu, pojechałyśmy z Natalią pod elektrociepłownię w Lublinie, bo ja tam wypatrzyłam takie miejsce, gdzie zlikwidowano działki i przeorano to, bo to był teren elektrociepłowni. Tak pod płotem elektrociepłowni przy ulicy, nie pamiętam, chyba elektryczna, no nieważne, nieważna nazwa ulicy. I tam pojechałyśmy wykopywać rośliny, bo strasznie dużo zostało. I mam stamtąd piwonie, no różne inne. Tak wykopywałyśmy to troszeczkę po omacku, bo to wszystko, nie wszystko wiedziałyśmy, co będzie. No i to przywiozłyśmy, posadziłam, mam to w ogrodzie. I tam jeszcze chodząc tak pod płotem były reszki, bo tam ludzie mieli jakieś takie budki, nie domki nawet. Nagle w takiej kupie jakichś śmieci i gruzu leży moja wymarzona siateczka. Już taka bardzo, kolor taki beżowo zniszczony, ale po prostu się tak strasznie ucieszam. Takie spełnienie marzeń dzieciństwa. I w tym roku, jeszcze jedna historia wcześniejsza, że zgubienie. Jak byłam u Natalii na wiosnę w Krakowie, poszłyśmy do bardzo takie eleganckie, kulturalne miejsce, do takiej kawiarenki. A ponieważ była taka pogoda między, no to był czerwiec, koniec czerwca, więc tak wiadomo, może być deszcz. Piękną Natalię parasolkę, nie miałam co wziąć i wzięłam ją, wsadziłam w tą siatkę. I gdzieś... No i tak wygląda mój prototyp. No ona nie jest perfekcyjna, ponieważ wykonałam za duże dziurki. No i też tak się nie będzie po prostu spiekała tak idealnie. Jest, no... Już następną, już wiem dokładnie jak zrobić i zaraz będzie prezentacja pakowania. Więc uwaga, tadam, tadam, prezentuję jeszcze raz i pakuję zakupy. Pomarańcza, widzicie, to jest ten efekt. 3 banany. Okej, proszę, są. A teraz baby potatoes, no bo jesteśmy w Anglii. Powiem Wam dokładnie 750 gramów, czyli tu jest dobry ponad kilogram. A uwierzcie, można to butelek z piwem wszystko przenieść.
jeszcze wyjmę, powiem Wam, skąd pochodzą. Z Norfolku pochodzą te ziemniaki. Nie wiem, jak oni je produkują, nie wiem tam. Temat na osobny filmik. Okej, proszę. Jest? Widzicie? Widzicie? Widzicie to? Kurde, to jest moja przyszłość. Te włoski będą moją przyszłością. Zachwycam się sama sobą, naprawdę, jak zawsze. Okej, a teraz, żeby nie było, że jestem gołosłowna, proszę, po rozpakowaniu. Tak jak mówię, no rączki są jeszcze niedopracowane, ale to jest prototyp, ale gdybym już potrzebowała przenieść 10 kg ziemniaków, to mam. Tak to wygląda. Kolor nieatrakcyjny, więc teraz wielki apel. Zbierajcie dla mnie rajstopy kolorowe. Myślę, że takie grube też będą dobre, bo to zrobiłam z takich cienkich dziesiątek i na pewno one takich były. Bo kiedyś nie było w ogóle takich grubych rajstop dla młodzieży, która nie wie. Tylko były takie cienkie, takie najbardziej zwykłe. Nazywały się helankowe. I jeszcze się je naprawiało w repasacji. Więc proszę, a na końcu jeszcze fotki moje z tą Awaśką, bo ja ją nosiłam w różnych sytuacjach, nawet jako torebkę. Proszę bardzo.